To jest program Temat Dnia. Piotr Otremski, dzień dobry. Naszym gościem jest ksiądz prałat Zbigniew Sobolowski. Dzieło pomocy Ad Gentes. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Dzieło pomocy Ad Gentes i tak się właśnie składa, że druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes. Cóż to znaczy? Jest to niedziela, która dla nas w Kościele w Polsce jest dniem modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. A więc w całym kraju prowadzona jest zbiórka do puszek na misyjne dzieło Kościoła. Te pieniądze z tej zbiórki trafiają właśnie do dzieła pomocy Ad Gentes, które potem przez cały rok wspiera finansowo, materialnie polskie misjonarki i polskich misjonarzy. Co oznacza Ad Gentes? Ad Gentes do narodów. Z łaciny to jest do narodów, do ludów. Tak rozpoczyna się dekret soborowy o misyjnej działalności Kościoła, który mówi o tym właśnie, że Chrystus posłał swój Kościół do narodów z orędziem Ewangelii. A więc Ad Gentes to są te tereny misyjne pierwszej ewangelizacji, gdzie dopiero jakby Kościół się tworzy, powstaje. Te tereny misyjne są właśnie wyznaczane przez Stolicę Apostolską i one stanowią jakby takie prawdziwe terytoria misyjne. To jestem bardzo ciekawy, czy polscy misjonarze, duchowni świeccy są posłani do wszystkich narodów? To znaczy, czy są we wszystkich szerokościach świata można Polaka spotkać, misjonarza? Myślę, że można dzisiaj spotkać pod każdą szerokością geograficzną Polaka, czy to będzie siostra zakonna, czy to będzie brat ksiądz zakonny, czy też kapłan diecezjalny, a także 57 świeckich. Nasi misjonarze pracują w 97 krajach świata. Statystycznie rzecz biorąc, najwięcej jest ich w Afryce, bo prawie 900 osób i prawie tyle samo jest w Ameryce Łacińskiej, w Ameryce Południowej i na Karaibach. Najmniej misjonarzy posługuje w Azji, zwłaszcza w Oceanii, ale też tam jest dosyć pokaźna grupka misjonarzy. Mogę też dla ciekawości dodać, że nasi misjonarze na przykład pracują w Kanadzie, tam wśród Eskimosów, gdzie również są niektóre terytoria uznawane za terytoria misyjne. A przepraszam, co to za Eskimos, który nagle przyjmie kulturę i wiarę, kulturę judeochrześcijańską i wiarę katolicką? To już nie będzie Eskimos. Czemu nie Ktoś będzie tak Eskimos? Może powiedzieć, znaczy, oczywiście. Ja myślę, że tu nie chodzi o przyjmowanie kultury, ale chodzi o inkulturację wiary. A więc, żeby orędzie ewangeliczne przedstawić właśnie językiem, czy dostosować do mentalności danej kultury. Już te czasy, kiedy powiedzmy misjonarze byli zarazem, w cudzysłowie mówiąc, apostołami europejskości, dawno minęły, tak? Teraz zwracamy uwagę na to, że żeby to orędzie religijne, Ewangelię przeszczepić, tak jak to robił Matteo Ricci na przykład w Chinach, gdzie on próbował mówić językiem i za pomocą znaków kulturowych, symboli kulturowych do Chińczyków. I w ten sposób docierał, był skutecznym apostołem. A przepraszam, czy jak my używamy słowa Eskimos, to w świecie poprawności politycznej to jest, nie obrażamy? Nie, to jest, dla nas jest to potoczne i naturalne. Powinniśmy mówić Inuita, zdaje się. Tak, ale już pan wybaczy, że pozwolę sobie na taką niepoprawność. Ja też będę niepoprawny, no bo potocznie u nas nie ma to pejoratywnego znaczenia. To znaczy, zastanawiam się, czy misjonarze są wyczuleni na takie kwestie. Misjonarze są bardzo wyczuleni na kwestie kulturowe. Od tego zależy przede wszystkim skuteczność ich ewangelizacji. Wtedy mogą pomagać, a nie szkodzić. Być zrozumiani, a nie odrzuceni właśnie z powodu niedogadania się. Także inkulturacja jest bardzo ważnym elementem, stąd też w Centrum Formacji Misyjnej, gdy nasi misjonarze przygotowują się do wyjazdu na placówki misyjne, mają właśnie zajęcia z misjologii, z teologii kultury, poznają specyfikę poszczególnych krajów, kontynentów, języków, czy nawet grup etnicznych,
właśnie po to, żeby potem nie poruszać się jak słoń w porcelanie. Hasło tegorocznej niedzieli Ad Gentes brzmi: gdzie misjonarze, tam nadzieja. Nie, hasło tegorocznej, hasło to jest z zeszłego roku hasło, natomiast w tym roku mamy hasło tegorocznej drugiej niedzieli Wielkiego Postu Ad Gentes brzmi: uczniowie misjonarze mocą Ducha Świętego. Jasne, że tak, o nadziei w zeszłym roku i to z księdzem tak. Rozmawiałem tutaj. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo to hasło jest takie trochę inne niż te, do których się przyzwyczailiśmy. W poprzednich latach zawsze akcentowaliśmy jakiś wymiar działalności misjonarzy. Właśnie na przykład, że misjonarze dają nadzieję, że misjonarze budują wspólnotę, że misjonarze pełnią dzieła miłosierdzia, że misjonarze edukują i tak dalej. Natomiast w tym roku mamy taki temat w nawiązaniu do roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, bardzo teologiczny. Bo z jednej strony mówimy o tym, że wszyscy jesteśmy uczniami, misjonarzami od momentu Chrztu Świętego, i że misje są sprawą wiary, dokonują się mocą Ducha Świętego. Czyli krótko mówiąc, zwracamy uwagę na to, że tak jak u początków Kościoła Duch Święty był sprawcą misji, był, można powiedzieć, duszą Kościoła, to On natchnął apostołów i siłą, i umiejętnościami do tego, żeby głosili Ewangelię, dał im odwagę, tak też dzisiaj współczesny Kościół ewangelizuje właśnie mocą, światłem, łaską Ducha Świętego. Proszę księdza, a co poza właśnie ewangelizacją, czyli słowem, czyli niesieniem Chrystusa, poza edukacją, poza jakąś oświatą i nie wiem, czy to nie będzie nadużycie, ale przynajmniej kiedyś cywilizacją europejską niosą misjonarze ze sobą. Co oferują? Znaczy, generalnie rzecz biorąc, moglibyśmy powiedzieć o tym, że misjonarze są świadkami Ewangelii i robią to na dwa zasadnicze sposoby. Ten pierwszy zasadniczy sposób, ściśle religijny, jest to przepowiadanie, jest to głoszenie Chrystusa, katechizacja, podprowadzanie wiernych do sakramentów świętych, budowanie Kościoła jako wspólnoty. A więc to mamy ten duży taki nurt ściśle religijny. Natomiast drugim nurtem głoszenia Ewangelii przez misjonarzy jest świadectwo życia, to świadectwo ewangelicznej miłości, którą dają właśnie prowadząc rozmaite dzieła, nazwijmy je społeczne, o charakterze społecznym. Wspomniał Pan o edukacji. Trzeba by dorzucić jeszcze bardzo ważną działkę działalności misyjnej, to jest ochrona zdrowia, czy służba człowiekowi choremu, starszemu, niepełnosprawnemu, bo przecież misjonarze prowadzą bardzo dużo ośrodków zdrowia, nawet przychodnie, ale także szpitale i nawet kliniki. Gdzie w sytuacji zwłaszcza Afryki, gdzie tam bardzo brakuje tego typu placówek, jest to olbrzymia pomoc dla całego społeczeństwa, dla całej społeczności lokalnej. Ale też właśnie trzeba jeszcze dorzucić tutaj działalność charytatywną, bo to są kraje najuboższe, kraje misyjne i ta działalność charytatywna jest takim niezbędnym świadectwem, jak mówią misjonarze. Nie można mówić o Chrystusie do pustych żołądków, tak? No właśnie i tu się chciałbym zatrzymać. Dlaczego o to pytam? Bo zastanawiam się, czy nie jest tak, że ci ludzie, do których misjonarze z całym swoim zasobem przybywają, nie przyjmują Chrystusa, słowa tak jakby z dobrodziejstwem inwentarza. Co jest dla nich najważniejsze? Czy edukacja, czy ochrona zdrowia, czy inne aspekty, czy właśnie Jezus? Czy dałoby się być misjonarzem, odzierając się z tego wszystkiego, co dodatkowe, tylko jechać ze słowem, nie dając nic więcej? Trudno mi tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że tutaj dotykamy życia konkretnego. I teraz misjonarz nie może skupić się tylko i wyłącznie na swojej posłudze religijnej,
kiedy mu się rozdziera serce i patrzy, powiedzmy, że na tę swoją wspólnotę, na tych ludzi, do których idzie i widzi, że oni nie są w stanie zaspokoić najprostszych potrzeb. Ktoś powie, że w wiosce potrzebna jest studnia, nie? I teraz no, byłoby czymś takim niezrozumiałym, gdyby misjonarz, który może pomóc, może uruchomić jakiś potencjał dobra, tego nie czynił, bo on nie jest, powiedzmy, za to odpowiedzialny. To doskonale rozumiem, ale ktoś powie, no a może nie o to rozdzierające się serce misjonarza chodzi, tylko o takie wkupienie się jednak w tę społeczność. Myśli pan o prozelityzmie, a więc o takim podstępnym zdobywaniu wyznawców, co się zdarza bardzo często rozmaitym sektom o charakterze chrześcijańskim czy synkretycznym, że oni zwyczajnie kupują wiernych na takiej zasadzie, że płacą nawet za udział w nabożeństwie albo też gwarantują tam jakąś opiekę ekonomiczną, socjalną i tak dalej. Z tym, że to jest działanie, jak my to obserwujemy, na krótką metę i bardzo nieskuteczne. Krótko mówiąc, ci ludzie wędrują po tych sektach, odchodzą i to jest takie po prostu, to ma bardzo krótkie i słabe nogi, nie? Natomiast nasi misjonarze przede wszystkim pomagają wszystkim. A więc to nie jest na zasadzie takiej zapłaty, że przyjdziesz do mnie, będziesz uczestniczył w nabożeństwie, a ja ci dam dostęp do wody. Czy ja na przykład sprawię, że twoje dziecko będzie mogło się kształcić, albo dam ci worek ryżu, który zaspokoi twoje potrzeby. Oni są dla wszystkich i służą wszystkim. I nie ma tutaj jakby tego warunku, że coś za coś. Ta pomoc świadczona przez misjonarza jest pomocą bezinteresowną i nieuwarunkowaną. To zmienia w ogóle optykę, zmienia spojrzenie. A myśli ksiądz, że Europa stała się już przynajmniej częściowo terenem misyjnym? Europa zawsze była terenem misyjnym. My może żyjemy czasami takimi mitami, że kiedyś, nie wiem kiedy, może w średniowieczu, może w starożytności, że było cudownie, pięknie, powiedzmy, Europa była głęboko schrystianizowana i ja uważam, że to jest fikcja, która nie ma pokrycia w rzeczywistości historycznej. Europa zawsze, tak jak każdy kontynent, jest kontynentem misyjnym. Wymaga świeżości Ewangelii, wymaga głoszenia Ewangelii, wymaga nowych form ewangelizacji. I tutaj nie ma jakiegoś takiego cudownego, złotego okresu z przeszłości, że moglibyśmy powiedzieć, żeśmy coś utracili. To są takie mityczne spojrzenia na historię, jak się Ale jednak, jak słyszę, że na zachodzie Europy, nie chcę jej absolutnie demonizować, ale konfesjonały służą jako składziki na miotły na przykład, to sobie myślę, że skoro one tam są, to może kiedyś jednak służyły do tego, do czego konfesjonały powinny służyć. Dobrze. Czyli do spowiedzi. Tak było, tylko tak było. Konfesjonały służyły do spowiedzi. W pewnym momencie wprowadzono bardzo niemądrą reformę. To dokonało się na nasze własne życzenie pod pretekstem wprowadzania zmian soborowych. Z tym, że te przysłowiowe składziki teraz na MOP-y, za które służą konfesjonały, one zaczynają powoli odżywać. Powoli zaczynają powracać do życia, służyć jako konfesjonały. Także mamy nadzieję, że to odrodzenie, ono w całym Kościele nastąpi. I to ciągle trzeba jakby o to zabiegać. A gdzie są najmocniejsze sygnały tego odrodzenia? Gdzie ta iskra już jest wyraźna? Ja myślę, że takim krajem odrodzenia religijnego jest Francja. Chociaż z jednej strony głęboko laicka i bardzo niechrześcijańska, a w tej chwili także zagrożona islamem, ale mamy tam oznaki odrodzenia, mamy tam nowe prężne wspólnoty, mamy nawet zgromadzenia zakonne, bo bardzo surowych regułach, które powstają.
To są takie znaki nadziei. Jestem ciekawy, jak sytuacja wygląda na przykład w Republice Czeskiej, bo to chyba najbardziej laicki kraj w całej Europie. Znaczy, wydaje mi się, że najbardziej laickim krajem w całej Europie, takim najbardziej zateizowanym, to była Albania. Natomiast Czechy, owszem, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę też całe to dziedzictwo protestantyzmu i tego, jak to się szybko rozleciało pod wpływem ateizmu wojującego. Ale nie mówmy o tych krajach europejskich, mówmy też o Polsce. Ja jestem osobiście przekonany, że trzeba także z naszej strony wysiłku, świadectwa życia chrześcijańskiego, żebyśmy my nie utracili tych chrześcijańskich wartości i nie stali się pustynią. A widzi ksiądz takie zagrożenie? Znaczy, takiego zagrożenia bezpośrednio nie widzę, ale to wcale nie znaczy, bo nie ma jakby takich symptomów obumierania. Ale statystyki Kościoła katolickiego mówią, że coraz mniej osób bierze udział rzeczywiście w mszy świętej. Ale te same statystyki mówią, że coraz więcej osób świadomie angażuje się chociażby w sakramenty święte i w życie religijne, że coraz więcej osób uczestniczy w tym życiu kościelnym z wyboru i jest to ich droga życiowa. Proszę pana, ja tak patrząc, powiedzmy, z punktu widzenia historycznego, wydaje mi się, że jest duży postęp, gdy chodzi o wzrost świadomości religijnej, gdy chodzi o wolność religijną. Nie ma przecież presji, nie ma takiego silnego przymusu, powiedzmy, środowiskowego, który wymuszał na przykład praktyki religijne. Dzisiaj praktycznie rzecz biorąc każdy czuje się w tej dziedzinie jak najbardziej wolny. Rzeczpospolita zawsze słynęła z tolerancji religijnej. Zawsze słynęła, owszem, z tolerancji religijnej, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że była pewna presja środowiskowa, na przykład małe środowiska wiejskie, gdzie trudno było nie pójść do kościoła, czy trudno było być ateistą, nie? Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że można być ateistą i kogo to obchodzi tak naprawdę. Nikt nie wywiera tutaj na nikim presji, nie zmusza. Natomiast jeżeli ja się angażuję w życie wspólnoty w swojej parafialnej, jest to mój wybór i moja decyzja. Proszę księdza, to podsumujmy w takim razie druga niedziela Wielkiego Postu, niedziela Adwentes w tym roku pod jakim hasłem? Pod hasłem uczniowie, misjonarze, mocą Ducha Świętego. Chcemy zwrócić uwagę na to, że możemy stanąć przy boku misjonarzy, że możemy zrealizować to nasze powołanie misyjne, jakie wypływa z chrztu i po prostu dzielić się Chrystusem nie tylko w naszym najbliższym środowisku, ale także w krajach misyjnych, nawet nie wyjeżdżając z domu. I pieniądze będą zbierane na pieniądze misję. Będziemy zbierali do puszek. Z tych pieniędzy w ubiegłym roku udało się nam zrealizować ponad 140 projektów ewangelizacyjnych, tych medycznych, edukacyjnych i charytatywnych. Poza tym udało się nam wybudować 5 studni głębinowych w kilku krajach afrykańskich. No i sfinalizowaliśmy budowę olbrzymiej szkoły zawodowej w Dar es Salaam dla 250 uczniów. Ksiądz prałat Zbigniew Sobolewski, Dzieło Pomocy Adwentes, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Również. To był temat dnia. Piotr Otremski, do zobaczenia.